Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Dzięki postępowi w nauce i medycynie coraz więcej wiemy o mechanizmach powstawania nowotworów, ale także o ich leczeniu. Proszę powiedzieć, czy osoby chore na nowotwór muszą się żywić inaczej niż osoby zdrowe? Tak, w trakcie choroby sposób żywienia zmienia się i jest uzależniony od tego, jakiego rodzaju to jest nowotwór. Inne potrzeby żywieniowe ma osoba, która ma raka żołądka, inne potrzeby żywieniowe może mieć osoba, która ma na przykład raka piersi. I tak naprawdę zależy to nie tylko od lokalizacji nowotworu, ale także od etapu choroby, od sposobu leczenia, od stanu odżywienia, czyli od tego, czy ktoś na przykład stracił troszkę na wadze jeszcze przed chorobą, czy też miał nadwagę, czy otyłość. Również tak naprawdę od reakcji na sposób leczenia, ten sposób żywienia może się zmieniać w istotny sposób, ponieważ niektóre osoby na przykład mają biegunki, mają zaparcia, mają nudności i wtedy także musimy tę dietę zweryfikować. Ponadto można założyć, że tak średnio zapotrzebowanie na energię, czyli na ilość kalorii, jaką przyjmujemy w ciągu dnia, zwiększa się średnio od 10 do 20% w stosunku do potrzeb organizmu osoby zdrowej. Skoro tyle jest różnych odmian, wariantów tego żywienia pacjentów onkologicznych, to kto czuwa nad doborem diety? Czy to jest w gestii lekarza, czy raczej dietetyka? Właściwie troszeczkę mamy trudną sytuację w Polsce, ponieważ niestety porady dietetyczne nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I tak naprawdę ten pacjent, który trafia do systemu opieki zdrowotnej, no niestety rzadko ma dostęp do opieki żywieniowej, czyli do opieki dietetyka. Często jest tak, że jakieś podstawowe zasady, ale bardzo podstawowe, otrzymuje faktycznie przy wypisie ze szpitala. Niemniej jednak w większości sytuacji tak naprawdę wymaga indywidualnego podejścia żywieniowego, czyli de facto powinien szukać kontaktu jednak z dietetykiem, z doświadczonym dietetykiem, który przeprowadzi go przez jakby ten najtrudniejszy etap leczenia choroby nowotworowej i będzie jakby na bieżąco udzielał wskazówek, które mogą troszeczkę pomóc złagodzić chociażby dolegliwości, które mogą towarzyszyć. Czyli nie rekomenduje Pani działania na własną rękę, bazowania na jakichś informacjach z internetu, prawda? Z tym jest troszeczkę trudno, dlatego że w internecie spotykamy mnóstwo rozbieżnych często informacji. Bardzo często zdarza się, że nie ma tego odróżnienia pomiędzy taką dietą, która może zmniejszyć ryzyko zachorowania, czyli zapewnia profilaktykę pierwotną, a samym sposobem żywienia w trakcie leczenia onkologicznego, które jest diametralnie różne. A tutaj może tak obrazując, powiedzmy, dużo wiemy o tym, że różnego rodzaju produkty roślinne, czyli na przykład brokuły, czosnek, zmniejszają ryzyko zachorowania na chociażby nowotwór jelita grubego, ale osoba, która ma nowotwór jelita grubego i jest jakby w trakcie leczenia często musi przebyć operację chirurgiczną, czyli usunięcie części, chorej części jelita, a później jeszcze naświetlanie albo chemioterapię, po prostu jakby tych produktów może zupełnie nie tolerować, bo one powodują wzdęcia, nadmiar gazów w jelitach, czyli tak naprawdę jeszcze rozszerzanie tego jelita i może być przyczyną także bólu. Czyli jakby sięganie po takie informacje z internetu czy z różnych czasopism popularnonaukowych czy innej literatury tego rodzaju może tutaj wprowadzać pewien chaos i rzeczywiście te wybory żywieniowe mogą być trudniejsze. Być może jednak są jakieś uniwersalne zalecenia odnośnie tego, co należy jeść i czego należy unikać w diecie osób, które leczą nowotwór. Tak,
Na pewno warto unikać produktów, które są wysoko przetworzone, czyli zawierają dużo barwników, aromatów, syrop glukozowo-fruktozowy, aromaty dymu wędzarniczego, dużo soli, cukru, czyli oczywiście mam tutaj na myśli słodycze, ciasta, ciasteczka, wyroby cukiernicze, ale także wędliny, zwłaszcza wędzone, konserwy i tutaj zarówno konserwy mięsne, rybne, jak i warzywne, czyli wszelkie produkty, które jakby zostały poddane obróbce technologicznej, przetworzone, mają dużo różnych substancji dodatkowych. Zamiast tego oczywiście dużo lepiej jest wybierać produkty naturalne, jak najmniej przetworzone i w diecie osoby chorej na nowotwory powinno znaleźć się również dużo warzyw, owoców, które zawierają sporo cennych witamin, składników mineralnych, również składników bioaktywnych, czyli takich, które mogą także działać ochronnie na nasz organizm. Ponadto warto także zwracać uwagę, aby w diecie znalazły się zdrowe tłuszcze, czyli bardziej tłuszcze pochodzenia roślinnego niż zwierzęcego. Roślinnego to znaczy oczywiście oleje, ale także orzechy, pestki, nasiona. Jeśli nie ma możliwości zjedzenia ich w całości, można je zmielić, dodać do różnych produktów i naszych potraw. Awokado, kakao to są również cenne tłuszcze, no i oczywiście ryby. Natomiast warto rezygnować z tłustego mięsa, w szczególności tutaj chodzi oczywiście o wieprzowinę, wołowinę, baraninę, gęś czy kaczkę, na rzecz drobiu, czyli chudego mięsa. Mam na myśli tutaj oczywiście kurczaka, indyka. Ważnym składnikiem diety osób chorych na nowotwory są także produkty, które są bogate w białko, takie dobrze przyswajalne białko, czyli właśnie chude mięso, ryby, jajka i produkty mleczne. No właśnie, to ciekawe, bo jest taka obiegowa opinia, że nowotwór żywi się białkiem właśnie, więc pytanie, czy ta duża zawartość białka w diecie jest wskazana? Kiedyś rzeczywiście były takie badania prowadzone w tym kierunku, czy nowotwory mogą zużywać to białko, które mamy w organizmie, czyli albo właściwie to, które dostarczamy z dietą. One oczywiście pokazały nam w sposób jednoznaczny, że zabranie produktów białkowych z diety, czyli właśnie tych produktów szczególnie pochodzenia zwierzęcego, częściej powoduje wyniszczenie organizmu, niedożywienie u pacjenta, natomiast nie jest w stanie absolutnie zabrać pokarmu samym komórkom nowotworowym. One w większości zużywają glukozę, zresztą tak jak inne komórki naszego organizmu, komórki zdrowe. Dlatego raczej staramy się ograniczać cukier prosty, czyli po prostu biały cukier, ten, który jest w słodyczach, w napojach. Z białka nie rezygnujemy ze względu na to, że w trakcie leczenia choroby nowotworowej, czy to będzie usunięcie guza chirurgiczne i gojenie ran później, czy to będzie chemioterapia czy radioterapia, czyli też uszkodzenie komórek zdrowych przy okazji niszczenia komórek nowotworowych, będzie potrzebne białko po to, ażeby regenerować po prostu te uszkodzenia, które powstały w organizmie. No właśnie, to proszę powiedzieć, jakie są jeszcze inne, takie najbardziej istotne składniki pokarmowe, witaminy, substancje mineralne, które być może są w walce z nowotworem pomocne? Poza białkiem i zdrowymi tłuszczami w diecie osoby chorej na nowotwór ważne są także witaminy antyoksydacyjne, czyli witamina C, witamina E, beta-karoten, selen, magnez, cynk, miedź. To są składniki, które są potrzebne, ażeby wymiatać wolne rodniki, które powstają w trakcie przewlekłego procesu zapalnego, który towarzyszy chorobie nowotworowej. Dlatego warto pamiętać o tym, aby w diecie osoby chorej na nowotwór znalazły się każdego dnia warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe,
czyli oczywiście mam na myśli tutaj pieczywo w miarę możliwości z pełnego ziarna, chociaż ono nie musi być razowe, bo nie każdy pacjent będzie takie pieczywo dobrze tolerował. Płatki zbożowe naturalne, bez dodatku cukru, kasze, ryż, makarony. I oczywiście jeśli chodzi o warzywa i owoce, dobrze byłoby, gdyby to były różnokolorowe warzywa i owoce, bo za każdym kolorem stoją inne składniki odżywcze, inne witaminy. Czy te wszystkie witaminy, składniki mineralne, o których Pani mówiła, można przyjmować w postaci suplementów diety, preparatów multiwitaminowych, czy to powinny być z żywności jednak? Tak naprawdę należy dążyć do tego, aby wszystkie witaminy, składniki mineralne, czy też inne składniki odżywcze typu białko, tłuszcze i węglowodany pochodziły z naturalnych produktów, które znajdują się w naszej diecie. Dlatego, że ich wchłanianie i metabolizm w naszym organizmie jest jakby najlepszy. Natomiast witaminy i składniki mineralne, które pochodzą z suplementów diety, one mogą być troszeczkę gorzej przyswajane. Natomiast jest jeszcze większe ryzyko, a mianowicie one mogą wchodzić w pewne interakcje z leczeniem onkologicznym i tak naprawdę powodować, że to leczenie będzie nieskuteczne. Dlatego jakby staramy się za wszelką cenę urozmaicać tą dietę, czyli jeść różne produkty z różnych grup produktów spożywczych, czyli z produktów zbożowych, warzywa, owoce, produkty mleczne, mięso, ryby, jajka, czyli różnorodność produktów tak naprawdę zapewnia nam dowóz wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Suplementacja jest stosowana tylko i wyłącznie w przypadku udowodnionych niedoborów konkretnego składnika, ale zazwyczaj jest to jeden, maksymalnie dwa składniki. I tylko i wyłącznie w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście nie ma możliwości dostarczenia ich z dietą. I tutaj takim przykładem jest na przykład nietolerancja laktozy. Wtedy bardzo często trzeba wykluczyć produkty mleczne, a wiadomo, że one są głównym źródłem wapnia w naszej diecie. Jeśli nie mamy szansy dostarczyć tego składnika z dietą, no oczywiście tutaj warto rozważyć tą suplementację, ale ona również powinna być stosowana pod kontrolą lekarza prowadzącego. W społeczeństwie jest też rozpowszechniona taka opinia, że w czasie choroby nowotworowej bardzo się chudnie. Czy to jest prawda, że wszyscy chudną chorzy na nowotwory? Rzeczywiście chudnięcie dotyczy wielu osób chorych na nowotwory. Natomiast zdecydowanie częściej mamy do czynienia z utratą wagi w przebiegu nowotworów zlokalizowanych w obrębie przewodu pokarmowego, czyli jama ustna, przełyk, żołądek, jelito, wątroba. Tutaj ci pacjenci już często przed samą diagnozą tracą na wadze. Natomiast oczywiście nie jest to regułą, bo w przypadku wielu innych nowotworów, na przykład rak płuca, czy rak gruczołu krokowego, macicy, jajników, samo leczenie polega na bardzo często na naświetlaniu, czyli pacjent przyjmuje takie duże dawki radioterapii, znaczy nie tyle duże dawki radioterapii, ale one są częste. Czyli wiąże się to z uszkodzeniem śluzówki przewodu pokarmowego. Po tym bardzo często też następują różne problemy związane z możliwością jedzenia, czyli po prostu pacjenci czują duże nudności, często wymiotują, nie mają wystarczająco dużo śliny, mają problemy z gryzieniem często, czy też biegunki bardzo silne i wówczas też mogą tracić na wadze, mimo że sam nowotwór nie jest zlokalizowany w przewodzie pokarmowym. Zdarza się także, że są pacjenci, którzy w ogóle nie chudną. Co więcej, na przykład stosowanie leczenia onkologicznego, mam na myśli tutaj hormonoterapię,
powoduje nawet wzrost wagi. Dlatego tutaj tak naprawdę ta reakcja organizmu może być bardzo, bardzo indywidualna. Czy pacjenci w trakcie chemioterapii bądź radioterapii muszą stosować jakieś szczególne żywieniowe restrykcje? Rzeczywiście zdarza się, że w trakcie radioterapii lub chemioterapii potrzebne są pewne większe ograniczenia dietetyczne niż u innych pacjentów. I to oczywiście wiąże się z samym oddziaływaniem leczenia, czyli mniejsza odporność organizmu powoduje, że część produktów, na przykład niepasteryzowane mleko, albo niedogotowane jajko, albo niedogotowane mięso, może być przyczyną różnego rodzaju zakażeń bakteryjnych. I to także może nasilać różne niepożądane skutki ze strony przewodu pokarmowego, czyli na przykład biegunki. Ponieważ może dochodzić u pacjentów onkologicznych do niszczenia kosmków jelitowych, czyli na przykład zmniejsza się tolerancja laktozy lub zmniejsza się tolerancja glutenu w diecie. I rzeczywiście zdarza się, że przy niektórych terapiach jest potrzeba ograniczenia produktów laktozowych, czyli produktów mlecznych, jak również produktów glutenowych, czyli tych zbóż typu żyto, owies, pszenica, jęczmień. Natomiast nie jest to regułą i dotyczy to tak naprawdę niewielkiej części pacjentów. Dużo mówiliśmy o żywieniu w trakcie leczenia onkologicznego, a u podstawy piramidy zdrowego żywienia jest aktywność fizyczna. Gdyby Pani zechciała powiedzieć jeszcze, jak wpływa aktywność fizyczna na leczenie nowotworów? Tak, tutaj jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to jest taka kwestia, która często przez pacjentów onkologicznych jest troszeczkę marginalizowana, bo właściwie cały przebieg choroby i koncentracja na leczeniu, na badaniach kontrolnych, na całej diagnostyce jakby zabiera czas na myślenie o innych kwestiach, a już zwłaszcza o aktywności fizycznej. Natomiast jest ona ważna ze względu na to, że zapewnia sprawność mięśni, sprawność układu kostnego, na pewno troszeczkę zmniejsza osłabienie, które też towarzyszy chorobie onkologicznej. Na pewno korzystnie także wpływa na pracę przewodu pokarmowego, chociażby zmniejszając zaparcia. Dlatego osoby, które były dotąd aktywne fizycznie, powinny tę aktywność zdecydowanie kontynuować. Ona nie musi być, powiedzmy, z taką samą intensywnością, może być troszeczkę mniejsza. Niemniej jednak warto nie rezygnować z tej aktywności i cały czas ją uprawiać. Dla osób, które nie były szczególnie aktywne, oczywiście nie będzie dobrym pomysłem, aby nagle tą aktywność zwiększały w jakiś bardzo istotny sposób. Ale takie codzienne czynności typu spacer, typu pójście po zakupy, czy powiedzmy nawet jakieś drobne ćwiczenia w domu, one na pewno będą wpływały stymulująco również na organizm, na odporność, właśnie na to, że osłabienie będzie mniejsze. Prawdopodobnie korzystnie też będzie wpływało na apetyt. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.